witaj na kanale Złote Lwice. Ciekawskie Lwice to seria odcinków, w których nasze zawodniczki chcą dowiedzieć się nieco więcej o piłkarskich idolach. Złote Lwice? W dzisiejszym odcinku gościmy jedną z najbardziej uzdolnionych piłkarek młodego pokolenia, Natalię Wróbel. Dzisiejsza bohaterka w dorosłej reprezentacji Polski zadebiutowała w wieku zaledwie 17 lat w naszej Ekstralidze, gdzie występowała w zespole AZS UJ Kraków. Znana jest jako najmłodsza zawodniczka w historii ligi. Natalia od bieżącego sezonu występuje na boiskach Ligi Duńskiej w drużynie słynnego Brøndby Kopenhaga. Zapraszamy! Kiedy zaczęłaś grać w piłkę? Moja przygoda z piłką zaczęła się tak naprawdę od najmłodszych lat. Mając 6-7 lat grałam już z tatą i bratem na podwórku, ale tak profesjonalniej trenować zaczęłam w klubie mając 8 lat. Ile razy w tygodniu grasz w piłkę nożną? I czy czasem grasz z chłopakami? Aktualnie mamy 4 jednostki piłkarskie, ale jest to bardzo uzależnione od mikrocyklu treningowego. Do tego dochodzą oczywiście jednostki motoryczne na siłowni. Czy czasem gram z chłopcami? Teraz nie, ale jak byłam młodsza, grałam tylko i wyłącznie z chłopcami. Co czułaś, kiedy jako najmłodsza zawodniczka wyszłaś do szatni reprezentacji Polski? To była niesamowita chwila, w której towarzyszył mi niemały stres, ale zarazem wielka duma, że mogę tam być. Życzę każdej z Was takiego momentu. Jakie drużynie klubowe najbardziej kibicujesz? Czy masz jakiś pomarzony klub, którym chciałeś zagrać? Najbardziej kibicuję Barcelonie, zarówno drużynie żeńskiej, jak i męskiej. I to właśnie tam chciałabym kiedyś zagrać. Na jakiej pozycji najbardziej lubisz grać? W jakiej pozycji nie jesteś w stanie grać? Ulubiona pozycja na boisku? Bardzo ciężkie pytanie, ponieważ grałam na wielu pozycjach, prawie na wszystkich. Dlatego zawsze waham się między środkiem pomocy a skrzydłem. Czy jest jakaś pozycja, na której nie byłabym w stanie zagrać? Chyba mogłabym zagrać nawet na bramce. Czy w Danii jest więcej klubów dziewczęcych niż w Polsce? Tak, w Danii ta piłka kobieca jest już bardziej rozwinięta niż w Polsce, dlatego tych drużyn jest więcej i poziom również jest lepszy. Co najbardziej jest przed treningiem i czy zdarza się z Was, jak na przykład makaron? Najbardziej przed treningiem lubię zjeść makaron. Co do fast foodów, zdarza mi się zjeść pizzę albo burgera, ale tak naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w McDonaldzie czy KFC. Jak realizujesz swoje cele? Czy możesz troszkę o nich opowiedzieć? Zawsze zaczynam od tych mniejszych celów krótkoterminowych, bo to ich realizacja prowadzi mnie do głównego celu, jaki sobie założyłam. Ale myślę, że kluczem do sukcesu jest ciężka, codzienna praca, cierpliwość i pokora. Serdecznie Was pozdrawiam prosto z Kopenhagi i będę mocno za Was trzymać kciuki.